Przed nami kolejne spotkanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a naszym gościem jej prezes dr Janusz Michałek. Witamy. Dzień dobry Państwu. 15. Europejski Kongres Gospodarczy za nami i nie da się ukryć, że strefa była bardzo aktywna w czasie całego tego wydarzenia. A jeden z panelów dotyczył, i tu może Państwa zaskoczę, edukacji dla gospodarki. Dokładnie tak, to 15 wydarzenie. Ja cały czas nie mogę uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Rzeczywiście my jako strefa jesteśmy mocnym partnerem kompetencyjnym. Nasi specjaliści, wszystkie osoby są mocno zaangażowane, bo na to wydarzenie nie tylko biznes przyjeżdża, ale to wszystko, co wokół biznesu jest bardzo ważne. Ambasadorzy, organizacje rządowe, administracja rządowa i nie tylko, ale również możemy właśnie porozmawiać na tym, co kiedyś właśnie tutaj jako pilotaż został zrobiony. Między innymi studia dualne, czy też szkolnictwo zawodowe i o tym z panią minister Marzeną Machałek i wieloma znakomitymi gośćmi rozmawialiśmy. Co zrobić, żeby walczyć o najlepsze projekty inwestycyjne? Ale ja rozmawiałem, miałem przyjemność rozmowy z panią minister Marzeną Machałek. No i powiedzmy sobie szczerze, my już dzisiaj zaczynamy rozmawiać o efektach. To już nie jest tylko i wyłącznie rozmowa o pewnych zamiarach, planach, o przyszłości, ale my już mówimy o tym, że to działa. Tak, no 7 lat temu pierwsze studia dualne, dzisiaj to jest ustawowy standard, no to tym bardziej się cieszymy, że to u nas tutaj wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i z Politechniką Śląską, ale też szkolnictwo branżowe. To, co robiliśmy, otwieraliśmy z naszymi partnerami klasy branżowe, Śląskie Zawodowcy, 2000 młodych ludzi uczy się i pracuje i w pewien sposób odczarowujemy ten mit, że wszyscy musimy mieć wyższe wykształcenie, a przecież ta siła napędowa gospodarki to tkwi w tym szkolnictwie zawodowym. I to pani minister też przyznała. No i wchodzimy w kolejny etap. Branżowe centra umiejętności. 8 na 60 w całym kraju powstaje w województwie śląskim, a przy 4 my jesteśmy partnerami. Panie prezesie, ale też na kongresie można było sobie zobaczyć, dotknąć, a może nawet i wsiąść do samochodu Izera. My ciągle rozmawiamy, ale tu niestety cały czas rozmawiamy w kategoriach przyszłości. Tak, no nie uciekniemy od tego automotive w przyszłości, elektromobilności. Izera, prace idą, jak Państwo wiecie, przygotowujemy tereny inwestycyjne, ogłaszamy przetargi na wodę, kanalizację, uzbrojenie tego terenu, jak również Izera prowadzi bardzo, bardzo zaawansowane rozmowy z wielkimi partnerami w branży automotive na świecie i myślę, że ten maj to jest taki przełom, gdzie usłyszymy no bardzo dobre wiadomości i dla Izery, gdzie my jej kibicujemy, bo jest to naszą taką lokomotywą jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. Bo przypomnę, Izera to tylko 100 hektarów w naszym rozumieniu, a mamy do zagospodarowania 300, więc to tylko może przyciągać inwestorów z całego świata. Ale też wydarzeniem w czasie kongresu była oczywiście informacja na temat utworzenia regionu, przetwarzania danych przez światowego giganta, czyli informacje na temat uruchomienia chmury obliczeniowej. Co to znaczy dla strefy? Fantastyczna informacja, bo szanowni Państwo, my w rozumieniu świata, wielkiego świata biznesu, Polska jest krajem frontowym. Jeśli Amerykanie, Microsoft, nikogo nie trzeba przekonywać, co to za gigant i jakie ma możliwości, ogłasza taką inwestycję w Polsce, to pokazuje Polska i mówił o tym ambasador Mark Brzeziński, że Polska jest bezpiecznym, dobrym krajem do inwestowania. Takie inwestycje, która została wczoraj ogłoszona, no to przyciągają setki innych amerykańskich biznesów. Więc ja tylko się cieszę, bo też drugim narodem, czy drugim krajem, który inwestuje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej po Koreańczykach, to są Amerykanie. Ale czy polscy inwestorzy, czy polskie firmy też sięgną tak, od razu, wejdą w to? Szanowni Państwo, no przecież ta transformacja cyfrowa to odbywa się wszędzie. My widzimy, że jesteśmy otoczeni całym tysiącem informacji i tą informację trzeba gromadzić. Nie pamiętam, prezes mówił o tym, że w ciągu ostatniej dekady 50-krotnie zwiększyła się ilość danych.
takie możliwości to dają nie tylko zwykłym uczestnikom życia, ale firmom przy transformacji cyfrowej. To, co my też robimy, przecież też u nas powstaje i realizujemy EDIH, European Digital Innovation Hub. To są wszystko takie narzędzia, które mają pomóc polskim małym, średnim przedsiębiorcom w tej transformacji cyfrowej. A bez chmury, bez możliwości, bez narzędzia programowych nie jesteśmy w stanie się transformować. To jest taki skok, jak przypomnę, że w Polsce nigdy się nie przyjęły książeczki czekowe. My od razu żeśmy przeszli tą transformację w sektorze bankowym tak o jeden level i teraz to, co się dzieje, to dokładnie jest to samo. To daje nam szansę i przewagę konkurencyjną nad wieloma krajami, a tym samym nam, ja mówię już to personalnie jako prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pozyskiwać naprawdę bardzo, bardzo ważnych inwestorów z sektora tych usług nowoczesnych, przyszłości. I oby tak było. Dziś Państwa i moim gościem był prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr Janusz Michałek. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.